Z tej strony Mike, drugi film z serii Scam Alert. No i tym razem ostrzeżenie przed kolejną super kopalnią kryptowalut, która nazywa się Space Mining. No, ja sobie zarejestrowałem się, żeby tutaj sprawdzić. Chodzimy sobie na Space, albo może najpierw o samym Space Miningu. Oczywiście tak, mam 70 tysięcy członków. Wypłacili 1,5 bitcoin, prawie 2 bitcoiny, tak. 6 dni online, cena bitcoina, tak, wszystko pięknie. 3 osoby, zrobiłem sobie drobny research. Jak się wpisuje te nazwiska, nikogo z nich nie można znaleźć w internecie. Główny człowiek, tak, Lewis Wright, typowo wygląda na to, że są to gdzieś tam osoby wzięte zdjęcia z internetu. Nie chcę mi się głębszego researchu. No oczywiście 100 giga hashu za darmo, tak, system 3-poziomowy referencyjny. No, 10%, no, zysk po 10 dniach, tak, wchodzimy sobie na dashboard. No i tu zobaczmy, ja sobie się zarejestrowałem parę dni temu, tak, investment 10 tysięcy BTC, 100 giga hashy, nie wpisywałem żadnego, tak. No i tak dalej, 6 dni mi to chodzi, zarobiłem 3700 satoshi, super, po prostu rewelacyjna wartość na kranikach, to tu można nazbierać w ciągu jednego dnia, nawet szybciej. Można sobie kupić oczywiście tą moc. Minimalny depozyt 150 tysięcy satoshi, maksymalny 15 bitcoinów. Za 150 tysięcy satoshi dostaniecie 1,5 terahesha. No to już jest coś. 1,5 terahesha to już można kopać, nie? Zobaczcie, 150 tysięcy, można sobie policzyć, jest kalkulator, wszystko pięknie, ładnie. No ale jak wchodzimy sobie w payout, i chcemy sobie wycofać i klikamy sobie, dobra, wszystko tak, żeby wam pokazać. I to jest to magiczne okienko. Minimalnie możecie wycofać 225 tysięcy satoshi. Jeszcze raz, żeby bo to znikło. Musisz złożyć depozyt 150 tysięcy, żeby wycofać, tak? No więc krótko mówiąc, od razu mi to śmierdzi na kilometr. Jeżeli oni dają wam 100 giga hashy za darmo, no to dlaczego każą wam wpłacać jakiekolwiek pieniądze? Oczywiście system referencji. Oczywiście system referencji, tam, tak, nie mam referentów, nawet nie będę podawał linku referencyjnego, bo oczywiście od wpłat referentów jest to, można powiedzieć, tak, questions and answers, tak, co tu jest, how much I can deposit, tak, czy ma termin przydatności nasze, tak? Czy akceptujecie metody płatności i tak dalej, czy bierzecie prowizję od wypłat, tak? No. No. Kopaliśmy od Bitcoina od 2012 roku. Oczywiście są dane kontaktowe. Tak, support space mining IO. Live email support. Jest to scam. Śmierdzi to na kilometr. Absolutnie nie inwestujcie. To jest dla mnie typowa 100 giga hash. Już był Quantum, hash był Sierra, hash i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli komuś wypłacili, no to powiem szczerze, ja też kiedyś się zarejestrowałem na Quantum Hash'a. Dawali 165 czy tam 160 giga hash'y. Wpłaciłem, no i udało mi się wypłacić to, co wpłaciłem. Zarobiłem, wypłaciłem na takiej zasadzie, że ta strona zwykle jak startuje, to jeszcze wypłaca, tak? No bo internet ma to do siebie, że ludzie szybko jedni drugim przekazują informacje, więc zwykle takie skamy działają na takiej zasadzie, że na początku wypłacają. Niektórzy dostają też po jakimś czasie, tak? Oczywiście zachowuję tutaj możliwość, że ja się może mylę, tak? Może ja się mylę, może oni wypłacają. Jeżeli komuś wypłacili, to chętnie, tylko na zasadzie wrzućcie ewentualnie link do transakcji, tak? Blockchain, że wam zapłacili oni konkretnie. Pokażcie to, że to jest to, albo jakiś screenshot, albo coś takiego, tak, że wam zapłacili, tak? Wtedy zmienię zdanie. Dla mnie, jeżeli dają wam coś za darmo, no to po jaką cholerę żądają od was wpłaty, tak? Jeżeli dają wam darmową koparkę, no to po cholerę żądają wpłaty. Jest to dla mnie scam, jest to oszustwo. Nie ma sensu sobie tym głowy zawracać, także moja rada osobista, trzymajcie się z daleka od space miningu. Jedyne co tutaj, co mogę powiedzieć wam co ciekawego, jest coś takiego, że można kupić, zobaczcie, można hash power kupić
O właśnie z tym, tak? No już przepraszam, już wątpię. Oczywiście najpierw musicie kupić, tak? I dopiero później będzie można z zarobków kupować horsepower. Scam, scam, scam. Tyle w tym filmie. Jeszcze, przepraszam, jeszcze chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć na temat tego ETH Combo i oczywiście strony pokrewnej, czyli BTC HIT. Było tu jasno wyjaśnione, jak sobie wejdziecie, no, gdzie ten ich blog był. Tutaj jest ich blog. Otworzymy sobie tego bloga, tak? I tutaj jest jasno opisane, tak? Na jakiej zasadzie działa ten cały system, na jakiej zasadzie oni wypłacają i dlaczego tak to wygląda, że tak jakby coraz rzadziej, im bliżej jesteście, zobaczcie, ja jestem na 53% do wypłaty, tak? Mam jakieś tam 0,08 Ethereum, sobie można też pokręcić, tak? Powiem tak, z mojego doświadczenia, raz się zdarza tak, że wypada, raz się zdarza tak, że nie wypada, że nic się tam, jak to się mówi, nie dzieje. O, zobaczcie, trafiłem, tak? Potrafi być tak, że w pięciu rzutach trzy razy pod rząd pójdzie. O, zobaczcie, kolejny raz, tak? A potrafi być tak, że zakręcicie 50 spinów i nic z tego nie będzie. Więc tutaj jest to jasno wyjaśnione, tak? Chodzi o to, że oni zarabiają na reklamach, tak? Nie, to co oni piszą, że tam jakieś kopalnie mają czy coś, to tak jest nie do końca prawda. Nie jest tego do końca losowy algorytm. Ja dzisiaj na przykład trafiłem skrzynkę, tak? I dostałem tam, nie pamiętam, w tej skrzynce dostałem chyba 600 czy 700 tysięcy dostałem w tej skrzynce, tak? Wczoraj było gorzej. Więc strona jest cały czas oczywiście testowana. Będę sprawdzał, jak osiągnę tą 0,15 Ethereum, będę spróbował wypłacić, tak? Zobaczymy, czy to w ogóle osiągnę, czy nie będzie tak, jak niektórzy piszą, że będzie 0,14999 i stoi i kręcisz 100 spinów i tak dalej. Osobiście też używam tego ETH Combo, kopię tutaj, tak, mam nawet chyba odpaloną koparkę, przy mocniejszych procesorach to na laptopie mi kopię, to dzisiaj sobie zostawiłem tak, żeby mieć trochę tych spinów, pokopało mi tam przez jakiś czas. Wszystko fajnie działało, także jeżeli coś, to wejdźcie do bloga, tu jest wszystko jasno opisane, na jakiej zasadzie, tak? Wizytowanie linków i tak dalej. Chodzi o to, że oni, jak to się mówi, gdyby tu wszyscy wygrywali, o, winning rates depend on users' value given to the website, tak? Completed offers, mined hashes, clicked advertisement and so on. Czyli po prostu wartość użytkownika, tak? Jeżeli klikacie te linki, kopiecie te hasze, jakieś tam, już nie mówię o tych ofertach, oferty to oczywiście nie wchodźcie, bo to tutaj jak sobie wejdziecie w te offers, tak, to tu trzeba podawać numer telefonu i jeszcze wam wpierdzieli jakąś super promocję. Jakąś tam super promocję wam wpierdzieli i się okaże, że to po prostu nie chce. Gdzie to są te offers? Czemu to nie chce działać? No. Coś nie chcą mi te się oferty pokazać, dobra, mniejsza z tym. Także tutaj jak klikacie linki, jak te oferty wyświetlacie, tak, tego oczywiście nie róbcie. Te linki oczywiście można sobie jakieś tam zrobić wizyt, tak, można link, akurat nie ma nic, tak. A jeśli chodzi o oferty, to nie chce działać w tej chwili. Także tam trzeba podać numer telefonu, czy jak zinstalować aplikację, nie róbcie tego, bo to nie ma sensu. Na bieżąco to testuję. Jeżeli się okaże, że oni faktycznie wypłacają i wypłacą mi tą prowizję, to zamierzam Was o tym powiadomić natychmiast. Tak będzie nagrany filmik, że jest, wypłacą, fajnie, strona jest, ile mi to czasu zajęło, tak. Ja otrzymuję 5 spinów, no bo parę osób się zarejestrowało na mój link referencyjny, także zobaczymy. No i podsumowując, Space Mining, scam, zarejestrowałem się jako Adolf Beton. No, Ethereum Combo, zasady są dosyć jasne. Potestujemy, zobaczymy. To tyle, do następnego razu.